Siemandera, wam wszystkim, jestem Lenny, zapraszam was na kolejny odcinek gry Gothica. Tym razem idziemy dalszą przygodę, idziemy zrobić zadanie od Morgana. Tutaj im złożyliśmy manto, to przynajmniej święty spokój. Idziemy teraz do obozu Bractwa. Tam mam jakieś zadanie do wykonania od Morgara. Zaraz zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje. Rozdział drugi odblokujemy w momencie, gdy nasza postać, jak to się mówi, jakby to wam powiedzieć, będzie, no nie będzie, ale zostanie prawdopodobnie posłańcem magów wody. Dobrze, idziemy w pierwszym rozdziale, niedawno żeśmy dostali się do nowego obozu. Ojeju, jak zwykle coś tam, o! Są jeszcze ścierwojadki. Coś tu jest fajnego. Kurde. Dobra, idziemy. Idziemy. Dziękuję wam bardzo za wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, oglądają do tej pory. Dziękuję też tym, którzy wiadomo, wydali pieniążki na to, żeby była jakaś nowa seria. Teraz dostaliśmy od jednego człowieczka na serię... O, tu są... Tu coś chyba jest. Nie pamiętam. Czy ja tu byłem, czy nie? Chyba byłem tutaj. Tu jest wielki pień. Tak, ja tutaj byłem. Tu są trujące grzyby. Pójdziemy tak, jak nam ten z obozu Bractwa pokazywał. Synku, cichutko. Ta pracuje. Jak słyszeliście śmiech, to mój synuś właśnie tam coś tam znalazł ciekawego i się go rozbawiło. Popachy. No ale mniejsza o to. Dobra, idziemy do obozu Bractwa. Mamy się tam dowiedzieć pewnie, co kombinują ci... ci wariaci. Jak oni to nie, którzy nazwali ich. No oczywiście na Windowsie 10, nie wiem czemu mod graficzny, jak ja teraz miałem, to nie pozwalał. Normalnie mi crashował grę, ja nie mam zamiaru, jak to się mówi, ryzykować. Jasio! Chcesz śmiać coś do pokoiku swojego, będzie lepiej. Tak, ty mój się śmieje. Ciekawe, z czego on ci tak śmieje. Tu mamy chyba do jakiejś jaskini, nie będziemy ryzykować. Pamiętam, że tędy szedłem z innego względu, że... Co tu mamy? Fajka, a co to mi się sprzeda. Tutaj niedaleko są tereny orków też. Ja wolałem tędy przejść z innego względu, że jest bezpiecznie, jest za dużo wilków. Tu gdzieś jest biały wilk do zdjęcia futra, więc... Będziemy ryzykować. No. Tu mamy jakieś stworki. Ja muszę przyspieszyć, żeby mi nie dojrzał. Jak dojrzą, to już jest masakra, powiem wam szczerze. No, tam widzę już jest obóz. Znaleźć łebka. Zaraz sprawdzę dokładnie mi na imię. Ja sobie zapiszę. Przed samym wejściem, żeby było. Muszę znaleźć pagienne ziele, to zrobię. To jeszcze malutkie zadanie, co tam było. Zrobienie tej trucizny. Tutaj co jest? Tu nic nie ma takiego zebrania. No dobra. Spoko. Dobra, poczekajcie, zaraz to wrócimy. Okej, ja już zapisałem, jedziemy dalej. Poczekajcie, do kogo mamy pójść? Skrzynia Arona tam pójdzie, 3 dzień na bagnach. Lestera musimy poszukać. Dobra. No to szukamy Lestera. Gdzie on jest? Od razu. O, jest. Lester. Cieszę się, że cię widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą.
Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu. Kamienia ogniskującego. No. Ponadto jeden z guru doznał wizji, w której objawił mu się to przywołania posłańca śniącego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Aha. Mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuje się bliżej śniącego niż gdzie indziej. No to nieźle. No dobra. Niech śniąc... Rozdział drugi jakim cudem? Ale nie poblokowałem, a nie poblokowałem mi zadań tych poprzednich. Ja nie mogę. No dobra. Dobra, jeszcze raz. Przywołanie śniącego. Do Iberiona musimy iść. No czekajcie, zobaczmy jakie mamy zadanie niezaliczone. Droga do starej kopalni. Aha. Pogadajmy lepiej. Tak, poczekaj. Kamień ogniskujący dla guru. Dobra. Myślałem. Czyli idziemy tam. Ja jeszcze patrzę, może gdzieś zdobędę... coś. Joru. Aha, czyli ja mogę tu sobie jeszcze szwendać się po tym. Oni nie są przeciwko mnie. Ale idziemy do Iberiona. Pogadajmy lepiej. Bo tam to żeśmy u niego tam byli. Zawsze to samo. Baltajon. Mu daliśmy niezarąbistą fajkę. Aha, oni nas to wpuścili. Stój! Na świątynne wzgórze można wejść tylko za pozwoleniem któregoś z guru. Przysyła mnie nowicjusz Lester. Chciałbym ofiar... Znam Lestera, można mu zaufać. No fajnie. No dobra. Zobaczmy dalej, co tu się dzieje. Troszeczkę tu z płynnością coś się stało. Ale spokojnie. Elitarny. Co jest? Gościu. Nie wiem. Guru Nashan jakiś. Natalia. O, ona się tam... Witaj, mistrz Iberionie. Witaj, mistrzu Iberionie. A. Przypominam sobie twoją twarz. Ciekawe, żeśmy się spotkali. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ale myślałem... Ach, czego sobie życzysz? Słyszałem, że czegoś szukasz. Zgadza się. Potrzebujemy magicznego kamienia ogniskującego. Miał go dostarczyć jeden z nowicjuszy, niejaki Nyras. Ale do tej pory nie wróci. Mógłbyś dowiedzieć się, co się z nim dzieje. No dobra. Dlaczego ten kamień jest taki ważny? Taki ważny. Ten magiczny artefakt zogniskuje duchową siłę naszych braci. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które posłużyły magom do utworzenia bariery. Aha. Jedna z moich wizji objawiła mi zastosowanie kamienia. To musiała być niezwykle ciekawa wizja. Prawda. Zesłał mi ją sam śniący. Dzięki kamieniowi ogniskującemu będziemy mogli nawiązać z nim kontakt. Dobra, gdzie... Powinienem zacząć poszukiwania? Po wyjściu z obozu skręć w prawo i wejdź na strome zbocze. Idź przez las, dopóki nie dojdziesz nad brzeg morza. Tam znajdziesz kamień ogniskujący. W las. No to nie... Przyniosę ci ten kamień ogniskujący. Weź tę mapę.
Zaznaczono na niej położenie kamienia. No fajnie. Mistrzu, przysłał mi lesę. Przychodzę w sprawie posłańca Świącego. Dostąpisz wielkiego zaszczytu, o czym mówisz, mistrzu. Jeden z naszych gór ujrzał w wizji niezwykłą zapowiedź. Zapowiedź czego? Cierpliwość, daj mi skończyć. Ujrzał zapowiedź przybycia posłańca Świącego. To właśnie on może nam dać wskazówki dotyczące przywołania Świącego. Kor Kalon boryka się z wielkim problemem. Widzielina pełzaczy jest zbyt słaba, by rytuał przywołał przebieg pomyślnie. Czego on potrzebuje? Posłanie może nam dać odpowiedź, czym zastąpić widzielinę. Aha. Co musi zrobić, aby mógł go przywołać? Nasz guru w swojej wizji widział stół ofiarny w różnym przedmiotami. Sam posłaniec był mało widoczny, choć można było wyczuć jego duchową obecność. Guru spisał listę przedmiotów ze stołu ofiarnego. Będą one potrzebne do odprawienia rytuału przywołania magicznego posłańca. No ty, no młodzieńcze, będziesz miał zaszczyt je zebrać. Następnie udasz się do Karkoloma. On powie ci, co dalej. Oto lista. No, chyba chcę. No dobra, zbierz, no jak chcesz. Bezi. Aha, duchowna i materialna. Ciekawe, co mi dasz. Dobra. A tą dziewczynę ma kojarzę. To jest ta, co... Witaj, nieznajoma. Witaj, skarżący. Jestem Natalia, jeden z kobiet Iberiona. Kim była jeden, co wsiadł do kolonii? A. O, była zielarką. No, rzeźbami, oszustkami, jednak w razie potrzeb przypominali sobie o naszych leczniczych dziełach. Następnego pewnego razu moje losy nie potoczyły się zbyt dobrze. Ojciec Onara, mieszkający na farmie, posiadacz ciemskiego, dostał ataku serca. Jego rodzinę pomocnicy od razu przyprowadzili go do mnie. Chciałem przyrządzić mu specjalną miksturę z serafisów i rdestów polnych. Okazało się, że w mojej zapasce zabrakło dwóch serafisów i mikstura okazała się wadliwa. Sagitti nie był wówczas ze mną. Wyruszyła z samego rana do lasu na zbieranie nieco grzybów. Nie byłam w stanie uratować starego Nara. Zmarł po chwili. Jego syn oskarżył mnie w mieście o otrucie go. I resztę może się sam domyślić. Sagitta został sam i wciąż pełni rolę zielarki. Założę się, że wciąż nie może się pozbierać po utracie swojego jedynej przyjaciółki. Rozumiem. Czy wyznajesz Śniącego? Oczywiście, należy teraz do bractwa i wszystko, co robię, jest tu ku chwale Śniącemu. On w zamian za naszą pomoc uwolni nas z tego więzienia. Czyli kobiety też mogą dołączyć do obozu? Tak, jednak trochę w innych zasadach. Nie możemy przynależeć do żadnych kast. A naszym jedynym obowiązkiem jest służyć Iberionowi. Pozostałymi rzeczami w obozie zajmują się mężczyźni. Na czym polega twoja praca? No moto, by wizje naszego mistrza były intensywne. Oprócz tego razem z Hani troszczymy się o jego potrzeby. Aha. Mały harem stworzyłeś. Łóżko. Dwa razy w lewo, w prawo. Jeszcze raz. Czekajcie. W lewo, w prawo, lewo, prawo, prawo. Okej, i mamy tu pięknie wszystko. Dobra. Dobra, czekajcie, ja zapiszę i zaraz wracam. No dobra, ja już jestem. Szukajmy dalej, co my tam możemy zrobić. Co możemy tu wziąć? Nic ciekawego tu nie było. Lewo, lewo, prawo, lewo. O, jeszcze raz. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo. Lewo. Dobra. Wszystko mamy. Trochę by zwędziało. No dobra, troszeczkę my tu pozbieramy sobie i będzie co nieco. Hani. Kim jesteś? Nazywam się Hani, jestem jedną z kobiet jaśnie oświeconego. Tu w bractwie żyje nam się naprawdę dobrze, mamy wszystko zapewnione, a inni skazani traktują nas z szacunkiem.
Jak trafiłeś do plactwa? Tego prosto, po prostu Gomezowi znudziła się moja egzotyczna uroda. Zostałam oddelegowana tutaj w prezencie. Prowadzę prowadzi intensywną wymianę handlową z magnatami. Gomez nie tylko płaci rudą i towarami z zewnętrznego świata. Czasami płaci też kobietami. Jak trafiłeś do kolonii? Pochodzę z dalekiego południa, z jednej z wysp południowych. Moja wyspa w przeciwieństwie do innych regionów to jedna wielka dżungla usłana ruinami. Tam też się wychowałam, należałam do tak zwanego plemienia burzowych kruków. W mojej rodzinie nie ma żadnych mężczyzn, tylko same kobiety, jest nas naprawdę wiele. To jak one się rozmnażają? Atakujemy sportowy brzeg gęsto od wysp, aby zdobyć jak najwięcej łupów. Nazywają się nas paniami harpi, dowodzimy tymi stworzeniami i to my, dzięki zdolnościowej magii, przekształcimy nasze siostry w te stworzenia. Wiele harpi jednak uciekło nam i teraz ten gatunek jest powszechny na całym świecie. Byłem ciekaw jednak. Hej, nie przerywaj mi. Zaraz dojdę do tego, jak trafiłam za barierę. Pewnej burzowej nocy postanowiliśmy najechać Bakaresz, świątynię miast położone w Warancie. Okazało się jednak, że cała pustynia została włączona do Myrtanny i wszędzie aż roiło się od strażników królewskich. Będą poklęscy Gelora i Lukora podporządkowali sobie całe pustynie. Gdy tylko przybyłyśmy do Bakareszu, armia paladów i gwardzistów już na nas czekała. Zabili wielmoich sióstr i zatopili wszystkie nasze łodzie. Tylko mi i paru moim siostrom udało się przeżyć. Musiałam broń, poprosiłam paladynów o litość. Nie chciałam skończyć z konsekrowanym mieczem w brzuchu. Reszta moich sióstr także przeżyła. Zostało delegowane do innych warańskich miast jako prezent dla gubernatorów. Robar zamknął mnie w lochu, a po jego jakimś miesiącu zdecydował wysłać mnie do Koronis jako prezent dla Gomeza. Mówi, że moja egzotyczna uroda z pewnością wywrze na Gomezie wyrażenie i będzie przesyłał większe ładunki rudy. Tak oto trafiłam tutaj. Bardzo ciekawa historia. Tak, mam dość ciekawą przeszłość. Jednak tutaj nie ma ona oznaczenia. W obozie na bagnie każdy jest sobie równy w takich kwestiach. Koniec. Dobra. Przejdźmy tutaj. Zobaczmy, czy coś tu jest ciekawego. Jest skrzynia kolejna. No, prawo, prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, ale! Prawo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. Nie. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. O! Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Proszę, ale jak tu dużo rzeczy poznajdowałem. Jezus, jestem bogaty. Dobra. Okej. No poczekajcie, może wezmę jakąś księgę. Tutaj jest jakaś księga, z tego co pamiętam. Czekajcie, zapiszę to. No już jestem. Okej, mogę wziąć. Zobaczmy, co my tu mamy. Magia. Przepuść mnie! Jezus Maria, no to po co po chuj stoisz tak na tym, w samym środku. Tutaj mamy tak. Do siły 3 minuty. Sprint. Uzdrawiające. Magiczna energia. Domany. I magiczna woda. Stara notatka. Receptura. Mapa Iberiona. Gdzie musimy iść? Aha. Dobra, czyli tutaj w stronę... Tutaj, no dobra. Dobra. Mapa kolonii. No tutaj co jest? Ona jest tutaj. Aha, no dobra. No to jedziemy dalej. Zobaczmy co tu mamy. Dobra, no zobaczmy teraz tak. Mhm. Na razie nie mam nic na ten temat. Zaraz zobaczmy tą listę w ogóle. List od Iberiona. Ja nie... No to nieźle. Dobra, no to co, idziemy po ten kamień ogniskujący. Potrzebujemy rtęcia, muszę... Kurde, to jest bardzo trudne zadanie z tego co widzę.
Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Naprawdę, trudne, z najtrudniejszym moim zdaniem zadań. To wszystko uzbierać? Pójdę sobie po fajki, a w ogóle ile mamy rudy? Może powinniśmy mieć sporo nawet. Jakieś flaszkę w rtęci miałem. Człowiek był głupi, nie wiedział po co mu to będzie. 721, mam 42 wytrychy. Tu woda święcona. No to parę zadań możemy zrobić. No. Co tam masz? Pohandlujmy. Co tam masz ciekawego? Rtęć. O, nam jest potrzebna. Pazury, skóra wilka. Grono. Patrz, coś jeszcze. O, miód. Miód na pewno będzie nam potrzebny. Dobra. Mamy co możemy tu sprzedać? 5. Więc już zapłacimy może czymś niepotrzebnym. 17. Tym łukiem. 1. O. Dobra. Przyjmij to i już. Dobra. To teraz zobaczmy teraz listę. Co nam brakuje? Butelka rtęci jest, miód jest. Utarte nasiona ogniociernia. I fiolka z krwią białego wilka. Dobra, no to szukamy dalej. Może Fortuna będzie miał. Chcę coś kupić. Czego szukasz? Miołowy, miód grzybowy. Nie chcę tytoniu. Nie ma. A ja nie mam takich tych nasionek? Dobra, szukamy dalej. Może coś... gdzieś coś... kupię może coś, no bo... Nie mój. Myślę... Lepiej się do tego nie mieszać. Może on mi tutaj coś da. To się chyba nigdy nie... Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem. Kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch, czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Ja bym słyszał reklamę w telewizji. Każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzisz, znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią. Jezu człowieku, coś ty brał. Życiem. Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze.
Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci... Dobra. No, są kowale. Nie pakować. Musisz uważać na to. Cześć, jestem tu nowy. Zatem trafiłeś nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli... Nie mam wiele czasu na pogawędki. Zobaczymy, czy coś kupimy. To świetnie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie było zbyt mądre. Nie, ma tylko same bronie. Wierzyć we wszystko. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Pamiętacz mamy. Pogadajmy lepiej o czymś innym. W dzisiejszych czasach... Powyżej 37 patrzę najpierw na broń. Ot co? Nic nie ma takiego. Jeszcze. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. 30. No dobra. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pyk. Pyk. Mam już dość tej paplaniny. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Pewnie masz rację. Może. Patrzcie, no już mamy. Przyjmij. Mam już dość tego paplaniny. Dobra, musimy się tutaj teraz tego miecza... To się już więcej nie powtórzy. Dwuręczny jeszcze. Mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Pewnie masz rację. Nie będzie, to gdzieś tam go sprzedamy. Ja go zapiszę. No, widzimy się w następnym odcinku, jak chcesz sprawdzić. I potem widzimy się znowu. Na razie, cześć.